Już nowy rok, jest godzina 1:30 jakoś. I cóż, no zaraz lecimy do Chin. Takiego Sylwestra jeszcze nie miałem, muszę przyznać, że siedzimy w samolocie, że siedzimy na lotnisku od 11 godziny. Nie było niestety żadnej celebracji, może tutaj się uda chociaż jakiegoś szampanika wypić. Udało się złożyć życzenia. Tym, którym trzeba było złożyć życzenia najbliższym, życzę Wam również wszystkiego dobrego w nowym roku. To będzie taki krótki vlog z Chin. Zobaczymy, czy w ogóle mi się uda coś wrzucić, ponieważ w Chinach jest bardzo restrykcyjny internet. YouTube nie działa, z tego przynajmniej co wiem. Co byłem ostatnim razem, trzeba było używać VPN-a, więc nie wiem, jak będzie z uploadem, no ale będziemy próbować. Do zobaczenia w filmie. Say something. Ni hao. Jiazai China. Xiexie. 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 Hey. Ja jestem Kornel i witajcie na moim kanale. Hey!
Dzisiaj był dość pracowity dzień. Dwa treningi, a do tego jetlag. Różnica jest taka, że u Doha teraz jest godzina 14.50, tutaj jest 19.50 w Polsce, no to już w ogóle 12.50, także to robi, powiem wam, różnicę sporą, jak to się odczuwa i tak dalej. Także no, czuć zmęczenie. Nie wiem, właśnie z tego zmęczenia już nie za bardzo wiem co mówić. W każdym razie tu macie parę widoczków, które jak do tej pory udało się zobaczyć. Nie jest to wiele, może jutro, pojutrze uda się zobaczyć nieco więcej. No, a teraz czas wracać do hotelu. Na hali Jiangmen. Będziemy, zresztą w sumie jesteśmy już po meczu przeciwko Indiom. A w ogóle to jest turniej, który nazywa się Kontynentalne Kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich. I próbujemy razem z drużyną Kataru oczywiście wygrać te kwalifikacje, ponieważ tylko jedna z 8 drużyn kwalifikuje się na Igrzyska do Tokio w 2020 roku. Także no zobaczymy, spróbujemy na tych naszych szans. Oczywiście faworytem to nie jesteśmy, bo są tu takie drużyny jak Iran, jak Chiny, jak Australia, więc bardzo mocne drużyny w siatkówce. Będziemy próbowali zrobić oczywiście wszystko co w naszej mocy, żeby jakoś z nimi wygrać. Natomiast no zobaczymy co przyniesie czas. Pierwszy dzień sukces 3-0, jak mówiłem, przeciwko Indiom. Jutro gramy z Australią, pojutrze gramy z Koreą Południową. Następnie jest dzień wolnego i zależnie od wyników w grupie, jeśli mam pierwsze lub drugie miejsce, jesteśmy w stanie zakwalifikować się do półfinałów. I oczywiście półfinały, kto wygrywa idzie do finału i finał zwycięzca idzie za Tokio. Także no, tak to wygląda. Pierwszy dzień, fajnie. Zobaczymy jak dalej.